rozgrywek z Zetterem Śląsk Wrocław w ostatnim decydującym meczu o Mistrzostwo Polski. Kondycja zespołu jest bardzo dobra i fizyczna i psychiczna, także ja myślę, że zawodnicy w dniu jutrzejszym dadzą z siebie wszystko i pokażą grę taką, jaką przynajmniej demonstrowali do ostatnich naszych meczów, tych wszystkich pięciu. Ostatni mecz we Wrocławiu, no niewiele nam brakowało. Zwykły pech, ja nie chciałbym tutaj już więcej na ten temat mówić, zwykły pech po prostu sportowy nam odebrał zwycięstwo. Nie znaczy to jednak, że jutro nie będziemy walczyli, ja jestem dobrej myśli i wierzę w to, że przywieziemy jutro Mistrzostwo Polski do Wrocławka. Kondycja zawodników jest bardzo dobra i obiecują, że w decydującym finałowym meczu dadzą z siebie wszystko. A dobrze, spokojnie. Tak, spokojnie, myślałem, trzy, nie mam o co przegrywać, idziemy tam wygrywać, tak da nie ma nerwozy. My moramy tam, myślałem, że będę przed meczem, mała nerwoza. Teraz zobaczymy jutro, co będzie. Kibice wrocławscy będą musieli oglądać transmisję meczu w Telewizji Polskiej, gdyż w hali ludowej we Wrocławiu nie starczyło dla nich miejsca. Najlepiej ja bym chciał, uważam, żeby był wynik taki dosyć wyraźny dla wrocławskiej drużyny z tego względu, że żeby nie było takiego stresu we Wrocławku, jeżeli by był taki mecz jak na przykład ostatnio, że pod koniec meczu mogłoby się ułożyć różnie. Także również dla drużyny przeciwnej, ale chciałbym, żeby jednak, myślę, że samemu miastu Wrocławkowi to by się przydało, taki sukces. Cóż, na oficjalny wynik przyjdzie nam poczekać do jutrzejszego wieczoru. Jak obiecują zawodnicy, będzie on z przewagą dla Wrocławia. Gry dały obydwie drużyny i mimo, że ostateczny wynik 67-60 dał zwycięstwo Zetterowi, trenerzy oraz gracze Nobilesu zapowiedzieli równie zaciętą walkę w przyszłym sezonie. Mi też się wydaje, że jasne, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i awansowaliśmy do półfinału. Chciano, żebyśmy awansowali do finału, kiedy znaleźliśmy się w finale. Dobrze, bo gdybyśmy zdobyli mistrzostwo, ale mi się wydaje, że no, trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Te medale są też ładne i obiecujemy, że w przyszłym roku będą inne kolory. Wicemistrzów kraju, którzy wrócili z Wrocławia nad ranem, witali wiernie jak zawsze kibice. Nie obyło się co prawda bez obelg pod adresem drużyny przeciwnej, jednak fakt, iż Nobiles Anwil zdobył lokatę drugiej drużyny w Polsce, niewątpliwie ogromnie wszystkich ucieszył. W chwili emisji mniejszego materiału w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzień dobry. W dzisiejszym programie obejrzycie Państwo reportaż z ostatniego meczu wielkiego finału play-off. Zetter Śląsk Wrocław, Nobiles Anwil Włocławek. Siódme spotkanie miało wyłonić najlepszą drużynę w kraju. Wiele do życzenia pozostawiała organizacja. Ochroniarze z firmy Impel w stosunku do garstki kibiców z Włocławka, żon i dziewczyn zawodników, a nawet naszych koszykarzy zachowali się po chamsku. Nie dość, że nie został przygotowany osobny sektor dla fanów z Włocławka, to ochroniarze z wrednym wyrazem twarzy użyli siły, aby wyprowadzić bardzo spokojnych i poważnych kibiców naszej drużyny, motywując to bezpieczeństwem zawodników Nobilesu Anwil. Naprawdę bardzo śmieszne tłumaczenie. W rezultacie włocławianie zostali umieszczeni wśród rozścieczonych fanów Zettera, a szczytem wszystkiego było wyproszenie, delikatnie mówiąc, rezerwowych koszykarzy z ławki. Tacy zawodnicy jak Szwarc, Cieślak czy Radkę musieli klęczeć przez cały mecz za ławką rezerwowych, bo panowie w czarnych mundurkach uznali, że miejsca siedzące są potrzebne dla służby porządkowej. Podobne kłopoty mieli prezydent miasta Włocławka Stanisław Wawrzankowski i przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Chodynicki, którzy na początku nie zostali wpuszczeni do hali, pomimo tego, iż przywieźli ze sobą puchary dla obydwu drużyn za wspaniałą postawę i świetne mecze. Wszystko to zostało na pewno sprytnie zaplanowane, aby tylko wyprowadzić z równowagi zawodników czy też trenerów. Na miejscu włodarzy Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk zaprzestał jej współpracy z Agencją Ochrony Impel, której pracownicy mają najwyraźniej kłopoty z myśleniem. Tak wrocławska publiczność powitała koszykarzy gości, jak i gospodarzy. Efekt wizualny zadziwiający, tylko że ciężkie szpule z papierem mogły kogoś poważnie zranić. Oba teamy mocno skoncentrowane, a zarazem podekscytowane. A tak prezentują się dziewczyny Zettera, wicemistrzynie Polski w kategorii tańca nowoczesnego.
Po zaciętej i wyrównanej walce Scepter Śląsk pokonał wrocławski Nobiles Anvil 67-60. Ja nie chcę mówić o konsekwencjach, ale naprawdę cieszmy się z tego, że mogliśmy być tutaj, dzisiaj w Hali Ludowej. Spotkanie to sędziowali panowie Ryszard Głogowski oraz Ryszard Jabłoński i trzeba przyznać, że poziom sędziowania w tym meczu był przedniej marki. Proszę Państwa, 14 sekund. Po meczu wrocławianie nie mieli jednak radosnych min, ale później trochę się ożywili. Thank you.
przekonać, że dzisiaj nie wygraliśmy, ale będzie chyba feta we Wrocławku. Zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski. Ja myślę, że pokazaliśmy twarz, zagraliśmy wspaniale w tym finale. Już podziękowałem chłopakom. Myślę, że niedużo nam brakowało w tym sezonie do zdobycia tytułu mistrza z Polski. No ale taki jest sport. Będziemy próbować w przyszłym sezonie. Weszliśmy do finału za rok, na pewno zostaniemy mistrzami Polski, przecież Śląsk można pokonać. Oczywiście, myśmy to udowodnili, że byliśmy równorzędnymi partnerami. Decydowały piłki, kto zdobędzie mistrzostwo Polski. Trochę więcej szczęścia miał Śląsk, a myślę, że myśmy pokazali, że potrafimy grać w koszykówkę i to nowoczesną koszykówkę, która doprowadziła do 7 spotkania. Przegraliśmy, no niestety. Co pan czuł w tych ostatnich 5 minutach? Bardzo wierzyłem do samego końca, że wygramy. No, zadecydowały 3 akcje, które niestety zakończyły się naszym niepowodzeniem i mecz przegraliśmy. Ekipa, bardzo dobry zespół. Każdy mecz u finału był bardzo ciężki. Ten ostatni mecz do końcówki, do ostatniej minuty nie było wiadomości, kto będzie mistrzem, kto będzie wygrał. Na nasze szczęście zdecydowała trójka Migliniksa z 10-12 metrów i wtedy zawodnicy Nobile co się podali. I na szczęście Migliniks trafił ten rzut, jak nie by trafił, nie wiem co to by było. Chcę podziękować wszystkim zawodnikom. Bardzo, bardzo ciężka sezona, dużo meczów i da są to wstrzymali, naprawdę zasłużuje każdy od zawodników duże gratulacje. Wielkie święto, zagraliście po prostu doskonały mecz, ta końcówka była po prostu rewelacyjna, niestety przegraliśmy, ale mamy to wicemistrzostwo znowu. Oczywiście, no, wszyscy są szczęśliwi, że mogliśmy po prostu uczestniczyć w wielkim finale, będziemy się cieszyć z tego, co mamy, a za rok przyjedziemy tu jeszcze raz odebrać im mistrzostwo. Tu jest gorąca atmosfera, ale jakby pan tak mógł ocenić, wiem, że to pytanie może nie jest teraz na miejscu, ale jakby pan mógł ocenić błędy w dzisiejszym spotkaniu. No nie, to naprawdę teraz nie sposób tego oceniać. Wszyscy jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem. Może troszkę później. Za rok na pewno będziecie mistrzami. Mam taką nadzieję. Wszystko zrobimy, żeby być. Zagraliście się bardzo dobrze. Zespołowa gra wspaniała. Cepter był niestety lepszy. Ale jak będzie za rok? Wierzymy wszyscy, wierzymy we Wrocławku, że zdobędziecie ten tytuł mistrza Polski. Przecież wiemy, że ta drużyna była budowana właściwie od podstaw. A taki sukces, wicemistrzostwo Polski. No właśnie, mi też się wydaje, że jasne, że apetyzowaliśmy miarę jedzenia i awansowaliśmy do półfinału. Chciano, żebyśmy awansowali do finału, kiedy znaleźliśmy się w finale. Dobrze, bo gdybyśmy zdobyli mistrzostwo, ale mi się wydaje, że no, trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Te medale są też ładne i obiecujemy, że w przyszłym roku będą inne kolory. Wątpię oczywiście. Cepter ma słabe strony. Jakie są ich słabe strony? Jak można ich pokonać za rok? Biorąc oczywiście pod uwagę, że na pewno kilku zawodników zostanie tutaj w tej drużynie. Nie wiem, no mi się wydaje, że akurat dzisiejszy mecz, jedyny z tych 7, który naprawdę był się słabszy, to mi się wydaje, że Cepter był ona trochę lepszy, brakło trochę siły, trochę kondycji może, nie wiem, zadbało, no ale w przyszłym roku, nie wiem, zbudujemy na pewno również silny zespół, tym bardziej, że właśnie większość z nas zostaje, powinno być dobrze. Panie trenerze, dzisiaj wspaniała atmosfera oraz doskonały mecz, jakie stworzyły te drużyny i to nie tylko dzisiaj, ale przez te pierwsze spotkania. Dzisiaj był to mecz chyba najlepszy wszystkich poprzednich, doskonały poziom, obydwie drużyny były bardzo zdeterminowane, walczyły od początku do końca. To jest szczęście uśmiechnęło się do drużyny Ceptera i gratuluję mu tytułu mistrza Polski. Co zadecydowało o tym, że Cepter Śląsk Wrocław wygrał? Na pewno nie bardzo duża przewaga tejże drużyny, ponieważ te oba teamy są bardzo wyrównane. No dzisiaj, tak jak powiedziałem, to więcej szczęścia miał Cepter. Wynik raz w jedną, raz w drugą stronę. Końcówka się ułożyła po myśli Ceptera i dowiózł to zwycięstwo do końca. Ja myślę, że dzisiaj na tym samym bardzo wysokim poziomie zagrał również Nobiles. I te dwa zespoły stworzyły dzisiaj doskonałe widowisko. Uważam, że więcej szczęścia miał po prostu się Cepter. Jakby można było tak ocenić obiektywnie i tak na gorąco te dwie drużyny, ich pozytywne strony oraz ich wady. Tak szybciutko. Znaczy na pewno drużyna Ceptera bardzo dobrze
gra w obronie, jest od początku do końca, od pierwszej minuty walczy, a drużyna Nobilesu no, doskonale gra szybki atak, ma duże indywidualności i jeżeli w tym dniu zagrają, to jest nie do pokonania. I pytanie, które nurtuje Włocławian, czy Bartłomiej Tomaszewski znajdzie sobie miejsce w podstawowej dziesiątce reprezentacji Polski? No, został powołany do szesnastki i ostatnio wykluczyła go kontuzja. Ma szansę, żeby w tym zespole zagrać. Panie przewodniczący, pot na pana twarzy, to oznacza, że dzisiaj pan dopingował. A można wiedzieć komu? Ja dopingowałem wszystkich zawodników, ponieważ stworzyli takie kapitalne widowisko, te 7 meczy, to było coś fantastycznego, na co czekała Polska. Chwała wszystkim, chwała zawodnikom Nobilesu Anvil, chwała Ceptera Śląska, chwała dyrekcji, organizatorom, no i oczywiście wspaniałej polskiej publiczności. No właśnie, publiczność, po prostu obydwie publiczności się wspaniale zachowywały. We Włocławku wielka feta, przyjeżdżamy do Włocławka i tam na zawodników czekają kibice. To jest na pewno bardzo dobrze dla tej koszykówki, dla rozwoju. Ja myślę, że to jest dopiero początek. To jest pierwszy sezon funkcjonowania umowy z telewizją. Wywiązała się z nawiązką. Serdeczne dzięki i gratuluję oczywiście za współpracę. Jednocześnie chcę powiedzieć, że w sumie mieliśmy na ekranach telewizorów naszych łącznie 65 spotkań. 58 ligowych i 7 pucharowych. Chcemy, żeby ta liga była profesjonalna. Jak tego można dokonać? Słyszano takie opinie, że ma grać 12 zespołów w tej lidze. Tak, od sezonu 2000-2001 powołujemy ligę zawodową. Oczywiście jeden warunek, że kluby, które będą chciały uczestniczyć w tej lidze, przekształcą się ze stowarzyszeń w sportowe spółki akcyjne. Tego wymaga ustawa o kulturze fizycznej. O szczegóły będziemy pracować w kilku komisjach i myślę, że wypracujemy właściwy model. I sprawa niezwykle kontrowersyjna, czyli arbitrzy. Sędziowie, no powiedzmy, lekko nie spisywali się w tych spotkaniach, nawet obiektywnie patrząc. Czy w przyszłym sezonie będą sędziować na przykład arbitrzy spoza naszego kraju? Myślę, że wiele pracy czeka sędziów. Na pewno trzeba zmodyfikować może sposób szkolenia, spotykać się więcej, lepiej omawiać to, co się działo, czy no, i z tej dobrej strony i z tej złej. Ja bym ocenił w ten sposób, że do przyjazdu sędziów z zagranicy no, raczej nie dopuszczamy, ponieważ no, byłoby to jakieś pewnego rodzaju wotum nieufności wobec polskich sędziów. Panie przewodniczący, dzisiaj nie udało nam się zdobyć tytułu mistrza Polski, ale jest wicemistrzostwo jakże cenne. Ale za to są ogromne podstawy do wicemistrzostwa, do mistrzostwa Polski, ponieważ wicemistrzostwo to jest ogromny sukces organizacyjny, sportowy, myślę, że wychowawczy. Bo to, co się dzieje we Włocławku, po meczach, przed meczami, w trakcie meczu, właściwie zaangażowane jest całe miasto. Teraz determinacja ta prawdopodobnie doprowadzi do przebudowy hali, do tego, że stworzymy lepsze warunki do rozgrywek na tym wysokim poziomie. Jeśli się tak stanie, to przypuszczam, że za rok będziemy mieli na pewno taką nadzieję, bo przecież nie można rozstrzygnąć wyniku sportowego gdzieś tam w kuluarach. Trzeba wygrać po prostu na parkiecie. Była taka szansa, kiedy wynik był po 60, przed rzutem nigdy nie chce. Naprawdę godni rywale. Myślę, że to są na dwie najlepsze drużyny tego sezonu w koszykówce męskiej. Jesteśmy w hali 6000, wspaniały obiekt we Włocławku. Taki nie powstanie, ale kiedy możemy oczekiwać tego, że ta hala może być już zaczęta modernizowana po prostu? Praktycznie już się to wszystko zaczęło, bo od 4 tygodni są prace teoretyczne prowadzone. Projektanci się tym zajęli. Natomiast przypuszczam, że od poniedziałku ruszy to. No chcemy jutro po prostu w imieniu mieszkańców, wszystkich zawodników, trenerów, działaczy, sympatyków, sponsorów powitać serdecznie w imieniu mieszkańców na hali sportowej. Na to szczególnie zapraszam wszystkich mieszkańców. Godzina 18, hala 8. Będzie się można dowiedzieć o tym, jaka to jest potężna organizacja, jeśli chodzi o zorganizowanie w ogóle funkcjonowania takiej drużyny na europejskim poziomie. Yeah!
Dobra, spokojnie!
i doprowadzili wspólnie, pomogli, tworzyli atmosferę do wicemistrzostwa Polski w koszykówce męskiej. Ostatni w tym sezonie zespołu, trenerów, kierownictwa, no i oczywiście Państwa, a właściwie siebie nawzajem.